Cześć, witam Cię detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną fajny zawodnik. Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Polish Wax. I tu mamy tak, aplikacja ręczna. Nanieś 3 krople. No dobrze. Równomiernie aplikacja maszynowa. Umieść 4 niewielkie krople. Równomiernie na średnio twardej tarczy polerki. Poleruj kolejne elementy 60x60, zacznij od wolnych obrotów, zwiększając je stopniowo i poleruj niewielkim naciskiem. Teraz dopiero czytam instrukcję. No dobrze, słuchaj, ja pół butelki już zużyłem, tak naprawdę. A najgorsze jest to, że słuchaj, 30 minut filmu, gdzie urywki z aplikacji tego produktu na różne panele, na różne rodzaje tworzyw wsiąkły. Nie wiem, znikły. Albo przez przypadek, przepraszam, usunąłem. Więc tutaj no, troszeczkę się zdenerwowałem, mówiąc tak skromnie. Ale nic, żeby Ci pokazać moc tego produktu i to, jak jest zajefajny, bo ja go uwielbiam. To naprawdę jest... to później. Zobacz, co on potrafi zrobić z auta, który jest gruzem. Tak naprawdę auto pożyczyłem od sąsiadki, która... No nie wiem, raz na jakiś czas go myję i to na myjni, albo nieraz widzę wiadro, gąbka obleci z głowy. Zobacz, co on potrafi zrobić z takiego gruza. I'm
Ogień, co? Słuchaj, produkt też porównywałem w filmie z Ceramikkerem. Propozycja się pojawi. Tam go porównywałem do aplikacji ręcznej. Też wspominałem, że jest z krzemikiem. I teraz tak, co do produktu. Bomba, rewelacja. Fantastyczny produkt. Siedzi na wszystkim oprócz szyby. Na szybie odradzam, będą mazy, będzie tłusto. Na plastikach. Na wszelkiego rodzaju lakierach. No po prostu kładziesz go nie o... Tak naprawdę, czy guma... Nie osłaniasz nic. Lecisz. Lecisz tym produktem i masz z bańki. Docieranie. I tu się zaczyna troszeczkę nieprzyjemnie z tego względu, że on potrzebuje trochę miłości, on jest tłusty. I z nim trzeba bardzo delikatnie, ale to bardzo delikatnie. Niewielka ilość polerka i zbierając go musi być odpowiednia mięsista mikrofibra i zmieniamy stronami. Jak się uzupełnia, bierzemy następną. Ale produkt odwdzięcza się właśnie fantastyczną głębią, fantastycznym wyciągnięciem ziarna. Lakier robi się mega mokry, do tego z fantastycznym połyskiem. Obłęd. Porównałem sobie na Audi, to za chwilę w dalszej części, na butniki. Położyłem produkt, który też jest pastą polerską z zabezpieczeniem. No i ten produkt, który jest w sumie, można powiedzieć, no niby tak, no, dla mnie to jest taki glaze z zawartością krzemu, aplikacja banalna, no tutaj, no nie, ten produkt mnie urzekł, naprawdę mnie urzekł, zapach, taki chemiczny, nieuciążliwy, przyjemny, ale to tutaj bym się nie sugerował zapachem, bo jego praktycznie w ogóle nie czuć. Więc stwierdziłem, jak on jest taki zawodnik, czas sprawdzić, jak wygląda tak naprawdę trwałość tego produktu. Ile on posiedzi na powierzchni, na której przyciąłem sobie błotnik w Audi, zostały hologramy i przykryłem właśnie maszyną. A, jeszcze jedna rzecz. Osobiście, jeżeli chodzi o aplikację maszynową, ja widzę tylko ten produkt na dualce. Znaczy na rotacji też spoko, ale dualka, on uwielbia dualkę. Dualka, pełna pompa, miękki pad, a jeszcze jak waflowy, to już w ogóle pięknie go rozbijasz, ale to później. Zobacz, jak popełniłem aplikację na płotniku i test trwałości, jeżeli chodzi o ten produkt. Zapraszam Cię do dalszej części filmu.
Pięknie, pięknie. I teraz tak. Tak jak widziałeś. Ten zestawik, ten pad jest w ogóle przypisany już do 3M-a, do Turtle Waxa. Trzy małe grochy i lecisz. Było pokazane do wypracowania. Tak naprawdę na padzie już praktycznie nic nie było. Rozkładasz go, później docierasz komar i zapominasz. No dobrze, i co do uderzenia? Obłędne. Obłędne, kurczę, głębia, ziarno i ten połysk. Lakier naprawdę robi się mokry. Robi się taki mokry, przyjemny. Rewelacja. I teraz ile posiedział? 3500 km i dwa miechy. I on w dalszym ciągu jeszcze był. U góry to w ogóle malina. Na dole już tafla. Jakbym się nim jeszcze może pobawił, kurczę, na wodetkanie takie porządne, kurczę, no tak ewentualnie go czymś pewnie uzupełnić. No wiadomo, żeby podbił, ale tu nie o to chodzi. Więc dwa miesiące to masz bite na aucie. Na spokojnie. Kurczę, rewelacja, naprawdę. A, i teraz jeszcze jedna rzecz. Nawet po miesiącu znika takie jakby troszeczkę maskowanie, ale cały czas lakier jest taki jakby mokry. Widzisz, że ten produkt cały czas siedzi na nim. No, rewelacja. Ja jestem zachwycony tym produktem. Naprawdę bardzo mi się podoba. No, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym szerzej produktu jeszcze nie zbadał i zobacz, co skurczybyk robi na oponach. We'll be right back.
Obłęd. Obłęd. Jedna porcja jest tak naprawdę przyjemnie. Nie ma tutaj, przy tym produkcie nie będziesz miał takiej czerni. On satyna, mat. Na dwie porcje to aż takie rozjaśnia, można powiedzieć. Ale skurczybyk, jak go opona złapie, trzyma. Trzyma obłędnie. Dwa miechy i on jeszcze siedział, jak było widać. Fakt, że hydro już nie było to samo, ale myjąc oponę, cały czas był poślizg. Naprawdę, one się tak nie brudziły. W pewnych momentach nawet zarzucałem, żeby sprawdzić, na ile się brudzą. Zarzuciłem w koncentracie cleaner do opon, to tak naprawdę za wiele nie było. Co zbierać? No obłęd, kurczę, ja w szoku jestem z tym produktem. Oprócz szyby, siedzi wszędzie. Co do opon, słuchaj, miesiąc czasu masz poezję. Później zaczyna powoli opona tracić taki swój urok, można powiedzieć. Nie odpycha tak wody, ale w dalszym ciągu, po 2 miesiącach, słuchaj, jeżdżenia i 3000 kilometrów, z tyłu przy podwójnej porcji wściekły. Ja tak naprawdę musiałem się srogo namęczyć, żeby go usunąć cleanerem do opon. Naprawdę. 6 razy jechałem, chyba, albo 5, i jeszcze widziałem tam minimalne odcięcie. No, obrzydliwie. Obrzydliwie wchłania go opona. Tak naprawdę produkt... Znaczy, powiem tak. Ten jeden produkt załatwia detailing. Tak naprawdę... Płyn do szyb to i masz. I masz korektę, można powiedzieć. I masz glaze, i zabezpieczenie, i na opony, i na felgi. Obłęd. Mistrz. Naprawdę mistrz. I teraz tak. Jeżeli chodzi o aplikację na... Co to był? Citroen. Na Citroena, słuchaj, zobacz, jak wyglądała sytuacja jeżdżenia po miesiącu, gdzie nie wiem, co się z autem działo. Nie wiem, ile zrobił kilometrów. Nie wiem, jak był myty. Nie wiem, co się z nim działo tak naprawdę. Po miesiącu i później będzie, chyba po 2 miesiącach.
teraz tak, słuchaj, do miesiąca maskowanie jest bardzo przyjemne. Naprawdę elegancko. Po 2 miesiącach, niestety, to maskowanie już znikło. Produkt jeszcze się trochę bronił, ale było widać cały czas takie nasycenie tego lakieru. Słuchaj, coś niebywałego. Cały czas on tak jakby był taki trochę mokry, kurczę. Także produkt, w sumie tak naprawdę to możesz go uzupełniać jak najbardziej. Przedłużysz mu żywotność, to nie ma tematu, ale ja chciałem sprawdzić, ile on tak posiedził u takiego Kowalskiego, gdzie lakier, no ja go i tak doczyściłem go dogłębnie, wiadomo, nie? Ale zresztą, na tym aucie siedział też ceramiker. O czym mowa? To w ogóle ten produkt go zjadł w butach. Zmiażdżył go. Pamiętasz ceramikera? No to tam było porównanie właśnie z tym produktem. Zmiażdżył go. No dobra, żeby nie przedłużać, film długi. Podsumowując produkt. A, zapomniałem. Ja tym produktem jechałem w Audi, pamiętasz? Pierwszy film z Audi. Wyświetlacz? Właśnie tym produktem jechałem. Tym ciąłem ekran, żeby go wyrównać, bo już wiadomo, nie łuszczył się, kurczę. Utleniała się ta warstwa. Tym produktem uzupełniłem i zdjąłem. Dokładnie tym. Sąsiadowi zapomniałem. Sąsiadowi w motocyklu tym produktem uzupełniałem szybkę do motocykla. Przyciąłem i tym uzupełniłem. Siedzi skurczybyk na wszystkim, oprócz szyby. Tu nie polecam, będzie tłusto. A tak poza tym walisz go wszędzie. Wszędzie. Plastik, lakier, guma, uwielbia wszystko. Na wszystkim siedzi, na wszystko zabezpiecza. Produkt dla mnie to jest w ogóle gigant. Naprawdę gigant. Będąc blokersem, przepraszam, masz ten produkt, masz GS-a i tak naprawdę masz cały detailing. GS myje, czyści, ten poleruje, zabezpiecza i już. Cały detailing w dwóch, kurczę, produktach. Ten to tak naprawdę zastępuje wszystko. Ale wiadomo, nuda by była, nie? Jakby był jeden produkt do wszystkiego. Do, jak to mówią, do zażygania. Ileż można. No. Co za dużo, to i świnia nie zje, dlatego... A czy nie, może źle. Może źle. To by było właśnie wtedy, jak masz za dużo chemii. No znudziłoby się. Zdecydowanie by się znudziło. No. Ale tak czy tak, jeżeli się zastanawiasz, czy produkt jest wart uwagi, jak najbardziej. Ja jestem zachwycony. On u mnie musi być na półce. Przyjeżdża ktoś odświeżyć lakier. Rewelacja. Pstryk. A teraz zobacz na koniec. Słuchaj. Kiedyś na internecie było, co zrobić z odpryskami na przednim zderzaku, który nadaje się do lakierowania. A ja takowy mam w Audi, który nadaje się do lakierowania. I polecali wszelkiego rodzaju kalibru powłoki. Co jest bez sensu. Ja wiem, że powłoka przyciemniająca troszeczkę zamaskuje te ubytki, ale one i tak się będą widoczne. Zobacz, jak zrobię 50 na zderzaku w Audi. Zobacz, jak skurczybyk pięknie usiadł na zderzaku w Audi. Zrobię 50 na 50. Pojadę plastik, chrom, po prostu taśma na środku i jadę wszystko. Duży pad. Ewentualnie jak będą zakamareczki, będzie też wkrętarka i stożki. Wiadomo, chodzi o to, żeby sobie to wszędzie pouzupełniać. Ale postaram się dual action na talerzu 125, żeby osoby, które bawią się hobbystycznie, tak jak ja, które mają jedną maszynę, żeby Ci pokazać, że tym sprzętem ogarniesz też i takie właśnie panele. Dobra, słuchaj, film bardzo długi, ja wiem, no jeszcze chwilę potrwa, ale ten produkt wymagał tego, z tego względu, że moim zdaniem jest rewelacyjny. Naprawdę warty uwagi zawodnik. Jedyne co, nie przesadź z ilością, bo zamęczysz się. Maluteńka ilość, on jest tłuściuteńki, rozkładasz, wypracowujesz i cieszysz się. Nie boję się tego nawet stwierdzenia. Uderzenia w wosku. On ma taki mokre woskowe uderzenie. Naprawdę. Rewelacyjne. Coś fantastycznego. No dobra. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wyszło uderzenie na Audi 50 z tym produktem. Tak naprawdę zderzak, który tylko i wyłącznie nadaje się do malowania. Tam są ubytki klaru, takie place. Sito. To jest tak, jakby ktoś tam, kurczę, wypiaskował go po prostu. I zobacz różnicę maskowania w sumie. I może i zrobię test trwałości, zobaczymy. Może i tak. A może test trwałości wrzucę na sam koniec jako propozycja. Jeszcze nie wiem. Tak czy tak, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!
Ryan Little. Yoga!